Witam wszystkich, Bartosz mówi, Wieczorynka. Wieczorynka, tak jak zapowiadałem w presji, będzie na temat feminizmu. Jak bardzo podobny jest feminizm do komunizmu. Zapraszam. Źródłem do dzisiejszego vloga jest opracowanie na takiej stronie NWO Report. Bardzo często z niej korzystam, ponieważ mają bardzo, bardzo ciekawe treści, no właśnie z takiej tematyki, teorie spiskowe, różnego rodzaju tego typu klimaty. Wiem, że Wy to lubicie, te filmy mają najwięcej wyświetleń, dlatego korzystam z tejże strony. Bezpośredni link do tegoż artykułu będzie oczywiście w źródłach, no bo nie ma co tutaj jakoś tam tego ukrywać. Będzie na górze, tam zawsze jest krótki opis i zaraz jest źródełko, tam możecie sobie zobaczyć. Na stronie NWO Report możemy znaleźć takie dosyć ciekawe porównanie tych dwóch ideologii, bo to już jest określane mianem właśnie ideologii. Tutaj Wam zacytuję fragment. Podobnie jak komunizm, feminizm ignoruje podstawowe naturalne prawa. Komunizm, zmierzając do szczęścia proletariatu, podeptał m.in. prawa własności. Własność prywatna miała być zniesiona, wszystko miało być wspólne, a każdy miał otrzymywać ze wspólnej własności, według potrzeb. No tak, tak to było, no że niech będzie, ale jednakowo, nie? Że każdy miał mieć porówno, to nic, że wszyscy mieli mieć bardzo mało, ale porówno, nie? Oczywiście no, teraz no, książka chociażby Folwark Zwierzęcy, że są równi i równiejsi, no to się odnosi ten cytat do komunizmu, no, że wszyscy mieli mieć porówno, ale byli tacy, którzy mieli o wiele, wiele więcej. Należało uświadomić nieświadomą klasę robotniczą, że jest wykorzystywana przez kapitalistów. Kapitaliści to ci, którzy no, właściciele firm, no, to nie było mile widziane w czasie, choć nawet PRL-u, tak, że ci prywatni przedsiębiorcy byli badylarze, tak, takie głupie, głupkowate określenia ludzi, którzy prowadzili własne biznesy. Najbardziej świadoma część proletariatu, komuniści, mieli stanąć na jego czele i doprowadzić do zmiany ustroju, likwidując prawa własności i znosząc wyzysk klasy robotniczej. Czyli to, co mówiłem, równi, równiejsi, nie, że ci równiejsi, ci komuniści, ci tacy komuniści zajebiści, nie, którzy ogarniali to wszystko, mieli przewodzić i wszystko zrównać tak, żeby dla każdego miało być dobrze. Jednym z dogmatów komunizmu była teoria walki klas. Zwycięstwo proletariatu miało doprowadzić do likwidacji burżuazji jako reliktu poprzedniej epoki i stworzenia społeczeństwa bezklasowego. Dobra, to jest tyle, nie o komunizmie. A co to ma wspólnego w ogóle z feminizmem? Już dalej tłumaczę, bo tutaj zaczną się takie no ciekawe przykłady, łącznie z tym, że jest tutaj taka tabelka, którą również Wam zechcę zacytować. Potem przejdziemy do takich absurdów, jeszcze troszeczkę bardziej wyeksponowanych, ale porównania określeń to jest też bardzo, bardzo interesujące. O ile komunizm był ideologią jednej klasy społecznej, a faszyzm ideologią jednego narodu, tak, bo faszyzm to był jeden naród, tak, ein Volk, ein Reich, ein Führer, z tego co pamiętam, czyli jeden naród, jeden Bóg, jeden przywódca, natomiast tutaj jedna klasa społeczna, tak, stąd były te międzynarodówki komunistyczne, tak, czyli kominterny, komunistyczny internacjonał, że komuniści, tak, jedna klasa, niezależnie od państwa. I teraz zobaczcie, komunizm, ideologia jednej klasy społecznej, faszyzm jednego narodu, a feminizm jednej płci. No, taka ciekawostka. Feminizm zmierzając do wyzwolenia kobiet ignoruje podstawowe naturalne prawa. Między innymi ignoruje fakt, że płeć w dużej mierze determinuje role społeczne. No, no niestety, chociażbyśmy, nie wiem jak się skichali, chociażby no, każdy facet przerobił się na Annę Grodzką. Jeszcze nie ma takiej możliwości, żeby facet mógł urodzić dziecko. Jest rola społeczna, nie? To nie można tego zignorować. No, matka raczej musi być kobietą, nie? No, a feminizm chcą to wszystko zrównać. Feminizm postuluje m.in. wprowadzenie równości
płci. No ten feminizm i równość płci, no to się, tak jak w tych memach, niektórych dowcipach jest, nie, że feminizm to się kończy w momencie, gdy trzeba szafę wtachać na trzecie piętro w bloku bez windy. To wtedy się feminizm kończy i potrzebny jest facet, żeby to, te ciężary mógł dźwigać. Aby zrealizować ideały feminizmu, należy uświadomić kobiety, że są wykorzystywane przez mężczyzn. Na czele kobiet staną feministki. Zobaczcie, proletariusze, tak, czyli ludzie pracujący, klasa robotnicza, są wykorzystywani przez kapitalistów. Feministki twierdzą, że kobiety są wykorzystywane przez mężczyzn. Pasuje? Pasuje. Jak ulał. Na czele kobiet staną feministki, likwidując nierówność i znosząc wyzysk kobiet. Zwycięstwo feminizmu doprowadzi do stworzenia społeczeństwa androgynicznego, w którym płeć nie będzie determinować roli społecznej. Nie wiem, jak feministki chcą to osiągnąć. No nie wiem. Właśnie nie wiem, jak nie będzie ról społecznych. No, nie będzie taty, nie będzie mamy, chociaż już teraz się pojawiają takie określenia jak rodzic, nie? Znaczy, no, rodzic no, w sensie takim, no, że nie mama, tata, tylko po prostu no, człowiek pod tytułem rodzic. No i nieważne, niezależnie od płci. Zamiast komunistycznego dogmatu o walce klas, w feminizmie znajdziemy dogmat o odwiecznej wojnie płci. W feministycznych pismach natomiast możemy znaleźć poważne rozważania o tym, czy w nowym społeczeństwie mężczyzna jeszcze będzie kobiecie potrzebny. Słuchajcie, tutaj to mi się przypomina Sex Misja, ten film, nie? No, że to wszystko sobie same poradzą. Feministka to ktoś taki, kto wierzy, że istnieje coś takiego jak odwieczna wojna płci, jest przekonana, że patriarchalne społeczeństwo uciska kobietę. Walczy o nowy, wspaniały świat, w którym płeć nie będzie determinować niczyjej roli w społeczeństwie. Domaga się równouprawnienia, widząc w różnym traktowaniu kobiet i mężczyzn przejawy dyskryminacji kobiet. To jest fakt. Słuchajcie, gdzieś tam wyczytałem, że na zachodzie, jak się kobiecie otwiera drzwi, puszcza się tam, że tak powiem, no przodem, nie? To jest dyskryminacja. Tak. A już nie daj Bóg pocałować w rękę. Uła! Masakra jakaś. No, dać kwiaty to już jest seksizm. Tak. Tak jest na zachodzie. Nam, którzy doświadczyliśmy komunizmu, łatwiej przychodzi zrozumienie feminizmu, gdy uświadomimy sobie, że feministyczne pojęcia są kalką z komunistycznej nowomowy. I tutaj przedstawię wam to zestawienie, o którym mówiłem wcześniej. To i cały czas ja mówię, że źródłem jest artykuł, który możecie sobie popatrzeć. Ja oczywiście dodaję swoje czasami głupkowate komentarze do tego wszystkiego. Komunizm, feminizm. Będę czytał najpierw określenie z komunizmu, a potem z feminizmu i zobaczycie, jak to jest do siebie bardzo, bardzo podobne. Walka klas, wojna płci, burżuazja. Po drugiej stronie mamy białych, heteroseksualnych mężczyzn. Zgniły kapitalizm, opresyjny patriarchat. Społeczeństwo bezklasowe, społeczeństwo androgyniczne, czyli bezpłciowe. Bez klas, bez płci, nie? Tak sobie to wszystko wykombinowali. Sprawiedliwość społeczna, równouprawnienie. Punkty za pochodzenie, bo tak kiedyś było. Tak, to ja młodszy muszę wytłumaczyć. To było jeszcze zanim ja chodziłem na studia, nie? Bo ja tu nie jestem aż tak stary, ale z opowieści chociażby rodziców to kojarzę, że jak ktoś pochodził z rodziny robotniczej, to dostawał dodatkowe punkty, jak tam były egzaminy na studia, nie? Że żeby wyrównać te szanse, no to właśnie czy tam z rodziny chłopskiej, robotniczej, no to dzieciaki dostawały jakieś tam dodatkowe punkty, żeby łatwiej im się było dostać na studia. I tutaj punkty za pochodzenie, a teraz w dobie feminizmu, poprawności politycznej, tej nowoczesności europejskiej, mamy coś takiego jak parytety płciowe. Że nie patrzą, czy kobieta coś tam sobą reprezentuje więcej niż tylko to, że jest kobietą, tylko no, musi być taka sama ilość kobiet i mężczyzn, tak? Bo minimum tyle kobiet na listach wyborczych chociażby, nie? No to już jest kiepski pomysł moim zdaniem. Powinno się dzielić ludzi no, przede wszystkim na mądrych i głupich, a nie tylko ze względu na płeć, no. Tak, no wyobraźcie sobie, no, drogie feministki, że wśród kobiet też są osoby o pewnych deficytach. Tak, tak samo jak wśród mężczyzn, tak samo i wśród kobiet. Także no, nie można tworzyć list chociażby do parlamentu, tak uwzględniając te parytety, że chyba, że będziemy brali, a nieważne, no co będziemy brali, no nie można tak, no. Trzeba brać ludzi mądrych, nieważne czy wśród mężczyzn, czy wśród kobiet z danej partii jest więcej mądrych. Ci mądrzy mają być na listach, a tutaj są parytety. Dobra,
Komunizm. Imperialistyczni podżegacze wojenni, a u feministek są sprawcy przemocy w rodzinie. Mamy świadomość klasową i poczucie przynależności do kobiecej gender. Wyzysk klasowy i wyzyskiwanie kobiet. Likwidacja nierówności społecznych, likwidacja dyskryminacji płciowej. Fideistyczne przesądy, patriarchalne stereotypy. No tak, no bo ten patriarchalny stereotyp to jest taki, no że kobieta jest matką, że kobieta, no słaba płeć, no że trzeba pomóc, że nie wiem, chociażby no nasze takie, no tradycja taka, że kobiety, no tam przodem, że ustąpić mi, no to już jest patriarchalny stereotyp. Mamy demokrację ludową i demokrację parytetową. Dziejowa konieczność, nieuchronny upadek kapitalizmu i postęp ludzkości, nieuchronny upadek patriarchatu. Komuniści, awangardą światowej rewolucji proletariackiej, feministki, awangardą światowego ruchu wyzwolenia kobiet. Tutaj u komunistów jest reakcja. Reakcja to też młodszy, muszę wytłumaczyć, bo są tacy widzowie u mnie na kanale młodsi, którzy mogą nie kojarzyć. To nie chodzi, że akcja, reakcja, tylko są rewolucjoniści, którzy chcą zmian, wprowadzenia komunizmu i byli reakcjoniści, tak? Jak kiedyś były takie paskudne plakaty przedstawiające żołnierza AK pod takim AK, czyli Armii Krajowej, pod bodajże chyba takim ruskim butem wojskowym, także że olbrzymi zapluty karzę reakcji, tak? Że Armia Krajowa mieli być tymi reakcjonistami, tak? Czyli tymi, którzy nie chcą prowadzenia komunizmu. No tutaj mamy reakcję jako określenie z komunizmu, a w feminizmie mamy ciemnogród. To co bardzo często feministki w stylu Szczuka, Środa i te inne, to właśnie mówią, że Polska jest ciemnogrodem. Kocham ten mój ciemnogród. Co mamy dalej? Wróg ludu, wróg klasowy. Po drugiej stronie u feministek mamy męską, szowinistyczną świnię, co pewnie takie komentarze też pod tym vlogiem na mój temat się znajdą. W przypadku ideologii komunistycznej okazało się, że prawa własności są czynnikiem napędowym gospodarki i likwidacja tych praw prowadzi do powszechnej nędzy. No bo w komunizmie było tak, no czy się stoi, czy się leży, to się dniówka należy, nie? A jak ktoś pracuje dla siebie, no to dba o to. Jak coś jest no, państwowe, zobaczcie jak do tej pory te przyzwyczajenia z komunizmu, teraz nie będę tutaj nikogo piętnował, także no wynieść, nie wiem, no papier toaletowy z zakładu pracy, środki czystości, bo to jest z firmy, to można, nie? No i to właśnie, to jest jeszcze pokłosie tych przyzwyczajeń komunistycznych, także nikt nie patrzył, że to jakieś środki dobra, to ktoś musiał najpierw na nie zapracować, zakupić, tak? No w komunizmie tak było, a jednak komunizm walczył do tego, żeby wszystko było wspólne. Okazało się, że wcielenie w życie postulatów komunizmu albo jest niemożliwe, albo prowadzi do absurdu w życiu społecznym. Okazało się także, że przeciętni robotnicy na ogół nie chcą władzy komunistycznej i w wolnych wyborach komuniści przegrywają. Podobnie w przypadku feminizmu. Okazuje się, że podział ról jest generalnie korzystny dla rodzin i dla społeczeństwa. No bo tak jest, no. Ja nie mówię tutaj o korzyściach jakichś tam dla singli. Nie, w rodzinie to jest korzystne, tak? Że jest mama, jest tata, jest mąż, jest żona, kobieta, mężczyzna, jeden ma takie obowiązki, drugi takie, czasami się wymieniają. To nie jest tak, że musi być dopasowane, tak? Że facet to tylko, nie wiem, idzie do fabryki i zarabia, nie? A żona tylko stoi przy garach. Nie, no. U mnie akurat się teraz tak zrobiło, że ja siedzę w domu, zajmuję się dzieciakami, żona poszła do fajnej pracy, która sprawia jej przyjemność. Ja przez tyle czasu zarabiałem pieniążki, teraz się role odwróciły, ja sobie mogę dla was ponagrywać, a żona jest chociażby w tym czasie w pracy. Ja przygotowuję dzieciakom obiadek, przychodzą ze szkoły, to jakieś lekcje, jakieś coś. Jest podział ról, tak? No, ktoś to musi robić, ale jest to w miarę normalnie, się uzupełniamy. No i to jest jak najbardziej moim zdaniem fair. Wprowadzenie w życie postulatów feminizmu albo jest niemożliwe, albo prowadzi do absurdów w życiu społecznym. To jest to samo określenie, co przy komunizmie. Okazuje się także, że przeciętne kobiety na ogół nie chcą władzy feministek, a feministki nie mają szans wejść do Sejmu pod własnymi sztandarami. Muszą dołączyć do ugrupowania zdominowanego przez mężczyzn. Rzekomy lub rzeczywisty ucisk kobiet jest pretekstem dla feminizmu. To jest takie feministyczne perpetuum mobile, nie? Kobiety jakby sobie zorganizowały partię, powiedziały, że są feministkami i 100% od nich kandydatek to są same kobiety,
miałyby mniejsze szanse niż gdy są normalne jakieś, nie wiem, ugrupowaniu politycznym. No, normalny już nawet, bierzmy pod uwagę Platformę, nie? Tamte kobiety, we wszystkich partiach są kobiety i feministki, właśnie po to im są te parytety. No tak, bo gdyby one powiedziały, że one tylko i wyłącznie stanowią grupę feministek, no to mogłoby być ciężko. Dlatego im się to parytety, no i walka płci w ogóle, żeby to wszystko wyrównać, po to jest. Pretekstem do stawienia absurdalnych żądań do spełnienia tu i teraz często stają się dla feministek prawdziwe lub wyimaginowane cierpienia kobiet gdzieś i kiedyś. W cudzysłowie, na przykład cierpienia obrzezanych kobiet w Afryce mogą dla feministek być podstawą do stawiania żądań poprawy sytuacji kobiet w Polsce. To jest to, co ja kiedyś mówiłem, nie? Wpływ monsunów na rozwój kolarstwa w Chinach. Tak, no to takie, bo w Afryce kobietom dzieje się źle, to kobietom trzeba w Polsce poprawić, bo kobietom w Polsce jest naprawdę źle, oj źle, strasznie, tragicznie. Pomijmy fakt, że cierpienia afrykańskich kobiet nie mogą być podstawą do żądania odszkodowania od mężczyzn na rzecz kobiet w Polsce, nie można też zanegować faktu, że zdarzały się sytuacje w historii ludzkości, gdy kobiety wiele cierpiały, to jest fakt. To jest fakt, no gdybyśmy jednak mieli się licytować, kto najwięcej wycierpiał w ostatnich stuleciach i z jakich powodów, to płeć nie byłaby tu najistotniejszym kryterium. No bo jakby spojrzymy właśnie na historię, zaraz tutaj dalej w tym artykule jest to opowiedziane, no to w przypadku jakichkolwiek konfliktów i tak nie ma znaczenia, kobieta czy mężczyzna, to przy tych ideologiach totalitarnych to już całkiem, to już nie miało najmniejszego. Gdybyśmy jednak mieli się licytować, to już mówiłem, podczas rzezi Wandei w rewolucyjnej Francji mordowano jednakowo kobiety, dzieci i mężczyzn za to, że byli katolikami. Tutaj już nie było kwestii płci, tylko wyznanie. Tak? Co mamy dalej? Tu. Turcy wymordowali miliony Ormian za ich wiarę i przynależność narodową. Też płeć nie miała znaczenia. Żydzi byli mordowani z powodów rasowych. Chociażby w czasie II światowej, nie? Co mamy dalej? Komuniści natomiast mordowali, kierując się przynależnością klasową ofiar. Tak, no tych wszystkich bogatych, co mieli jakieś tam folwarki, tych kułaków, tak? To wszystko. No to przecież jak to załatwiali? No to nie brali pod uwagę. Nie brali pod uwagę, czy to jest chłopiec, dziewczynka, mężczyzna czy kobieta. Zobaczcie nawet, jak się sama rewolucja bolszewicka rozpoczęła. Od wymordowania całej rodziny Romanowów. A tak były kobiety, dzieci, starsze. No, wszystkich równo. Nie brali pod uwagę komuniści, czy to była dziewczynka, chłopiec, pan czy pani. Co my dalej? Płeć ofiar nie była tu szczególnie istotnym kryterium, a jeśli już, to kobiety były często traktowane łagodnie. Sytuacja kobiet na przestrzeni dziejów polskich, a propaganda feministyczna, taki nagłówek tutaj jest. Feministki w Polsce oburzają się na ucisk kobiet, abstrahują od realnej sytuacji kobiet w Polsce, a także od polskiej historii, polskich warunków, powtarzając bezrefleksyjnie hasła importowane z Zachodu. Tymczasem jeśli przyjrzeć się realnej sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce, widzimy, że kobiety w Polsce nigdy nie były dyskryminowane. Choć istniał podział ról, kobiety zawsze cieszyły się dużym szacunkiem społecznym. Słowianie z reguły szanowali kobiety i to tak jest do tej pory. To stąd ja mówiłem właśnie. Pocałunek w rączkę, tak? Puścić przodem, tak? Ustąpić miejsce. Na Zachodzie to jest seksizm. A w Polsce dobre wychowanie. No tak, tak to jest, no. Co mamy tutaj dalej? Ponadto przyjęcie chrześcijaństwa, gdzie uznaje się, że kobieta ma duszę tak samo jak mężczyzna, nie? To nie do pomyślenia chociażby w porównaniu z taką religią, która jest niedługo będzie dominująca w tym kalifacie za zachodnią granicą, nie? Bo tamto, no kobieta to tak samo jak nie gorsze od psa, nie? Ale to w Polsce jest ciężko, bo jest katolicki kraj, tradycyjny, nie? To jest źle. Tam, w tamtym to będzie super na pewno, na 100%. Ponadto przyjęcie chrześcijaństwa, to już mówiłem, kult maryjny, kultura rycerska i rola kobiet w powstaniach dodatkowo umocniły szacunek dla kobiet. Człowiek, który nie odnosi się do kobiet z szacunkiem, sam się lokował na marginesie społeczeństwa. No, teraz zobaczcie, jak to jest na przykład... kultura rycerskości, to jest to, co mówiłem, nie? Że zawsze stanąć w obronie kobiety, pomóc. Zobaczcie, gdyby taka kultura rycerska
chociaż oni też mają tradycje rycerskie, w tym kalifacie za zachodnią granicą, to w zeszłym roku w Kolonii, a w tym roku w Hamburgu, tak, bo było, no, było, było, tylko media to nie mówią za głośno, bo w zeszłym roku było w Kolonii, w tym roku było w Hamburgu, też podobne sytuacje się zdarzały, no to zazwyczaj, no, facet, no, w Polsce nie do pomyślenia. No, w Polsce nie do pomyślenia, żeby jakiś, no, nie wiem, dzicz atakowała kobiety, no. Tam to jest możliwe, bo tam jest, no przecież już mówiłem, no kalifat za zachodnią granicą, tam jest ta religia, która no, jest bardziej chyba postępowa od tej naszej katolickiej, chrześcijańskiej, że tutaj my mamy chociażby, no tak jak wspomniałem, kult maryjny, nie? Kobieta, no przecież Matka Boga. Tam nie, tam kobieta jest sprowadzona do roli mniej więcej psa lub coś poniżej tego. No ale jednak importować te hasła bezrefleksyjnie, powtarzać jedno po drugim, bo być tak samo nowocześnie goni. No ja nie chcę tej nowoczesności. Co mamy tutaj dalej? Z tych przyczyn feminizm nigdy nie miał istotnych wpływów w Polsce. Pomimo tego prawo do głosowania kobiety zyskały w Polsce w tym samym czasie co mężczyźni, równocześnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku dekretem naczelnika państwa jako coś oczywistego, bez żadnych debat w tej sprawie, a na przykład takiej postępowej Francji dopiero kilka lat po II wojnie światowej. Tak. Taka Francja jest postępowa, ten kalifat już francuski, że u nas w 918, u nich w 45 czy 6. I nie było żadnej dyskusji, nie było jakichś tam debat w Sejmie, w parlamencie, czy rzeczywiście, czy się kobietom należy, czy one sobie dadzą radę. Nie, dekret, koniec. Kobieta na równi z mężczyznami, no ale w Polsce los kobiet jest przecież bardzo ciężki według tych feministek. Feministki niczego dla Polek nie zrobiły. Prawo do głosowania dla kobiet w Polsce wprowadzono nie dlatego, że feminizm był tak popularny, lecz pomimo tego, że feminizm w Polsce nigdy się nie liczył. Tak, no czyli jak mówiłem, no bez żadnej dyskusji, bez nacisku, bez niczego. Dekret naczelnika państwa i koniec. Kobiety mają prawo głosu. O wiele, wiele wcześniej niż w takiej wspaniałej Francji elegancji. Tak więc, drogie panie, szczególnie zwracam się do tych kobiet, które no tak protestują w tych wszystkich czarnych marszach, jak to źle są w Polsce traktowane. Historia praw kobiet w Polsce jest diametralnie różna od tego, co możemy patrzeć na chociażby historię kobiet w innych państwach, nawet europejskich, Francja chociażby. Prawa głosu, wszystko, prawa do nauki, chociażby na przykład Marii Skłodowskiej-Curie, no, polska noblistka, wykształcona, mądra kobieta, a jedno ile wcześniej, prawda, dostęp do edukacji był. Cały feminizm, wymysł, no okej, powiecie, że teraz no, jestem męską, szowinistyczną świnią, no ale jednak ruchy feministyczne, które no, dążą do takiego ujednolicenia, tak jak zaprezentowałem wam w tym zestawieniu komunizmu i feminizmu, do zrównania kobiety i mężczyzny w tym sensie stwierdzenie, że jesteśmy jednakowi, jesteśmy równi, ale się różnimy. I to jest przede wszystkim, każdy z nas ma swoje te role społeczne, tradycyjne, tak? No i te walki gender, no że to wszystko mamy w tym momencie rozwalić, to jest rozwalanie przede wszystkim rodziny. A to, jak już mówiłem w innych swoich wcześniejszych blogach, rodzina, co nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego tak możemy usłyszeć, także rodzina, czyli podstawowa komórka społeczna, ja to cały czas będę powtarzam, tego typu ideologie rozwalające rodzinę, tak, czyli twierdzące chociażby, tak, że no, rodzina to nie musi być mama i tata, tak, to może być tata i tata, mama i mama, albo sama mama, albo sam tata, tak, każda z tych ideologii rozwalająca rodzinę, no powoduje, że osłabia się to społeczeństwo. Jeżeli wśród feministek są patriotki, no to popatrzcie chociażby na to, czy ta moda zachodniego świata, która tak jest u nas lansowana, czy ona nie ma na celu chociażby osłabienia nas jako takiego narodu? Tak, że mamy wszystko wymieszać, zrównać i co? No i jak to? Jak to dalej ma być? No. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie, ale dla mnie rzeczywiście no to co wam przytoczyłem, te walka klas, walka o równość i no, te wszystkie określenia to się pokrywają. No.
No nie oszukujmy się, no komunizm, to, że w Rosji rewolucja bolszewicka i tak dalej, ale i Lenin, i ci wszyscy myśliciele komunizmu, no to oni to wszystko wymyślili siedząc na zachodnich uczelniach. Oni tego nie wykombinowali w Rosji u siebie. To nie jest nasza wschodnia ideologia. Tak, no to trzeba popatrzeć troszeczkę w historię, bo z tego co pamiętam, to gdzieś tam Sorbona się ta uczelnia przewija w historii właśnie tych wszystkich Marksów, Engelsów i tak dalej. No. Lenin też przywieziony z Niemiec i tak jak już nie wiem, czy oglądaliście tegoż mojego vloga, no to jednak nie do końca jest tak. Nie ma tego takiego słowiańskiego rodowodu, myśl, ideologia feminizmu, także na naszym gruncie to jakoś tam się nie do końca może sprawdzać, a może tylko i wyłącznie moim skromnym zdaniem, pewnie znowu określicie mnie męską, szowinistyczną świnią, ale u nas to się raczej chyba nie sprawdzi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, to była Wieczorynka, Bartosz mówił. A Bartosz mówił to, co myśli, bo ten kanał jest kanałem bez cenzury, jak nieraz patrzycie filmy. Bartosz, ty mówisz o takich rzeczach, a nie wyłączają ci monetyzacji. No, udaje się przemycić pewne treści. Mam nadzieję, że ku waszej radości, że no, nie siedzę i nie trzymam wszystkiego tak, żeby nie mówić o pewnych tematach. Są pewne sprawy, o których trzeba powiedzieć, bo to jest ważne i tyle. Do zobaczenia.